Mm -hmm. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim webinarze Szkoły Twórczych Praktyk. Dzisiaj podejmujemy temat street artu w edukacji. Ja się nazywam Jan Bliśnok, jestem koordynatorem programu, a jest z nami Dorota Cieślik, która jest mentorką w programie Szkoła Twórczych Praktyk Kurs edukacji kulturowej. A także pedagogzką ulicy na Warszawskiej Pradze. Pracuje z młodzieżą na różnych polach, które Państwu zaraz przedstawi. No, jak sama mówi, jest pasjonatką sztuki ulicy, więc zaczynamy. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tutaj mogę być i dziękuję za zaproszenie. I cieszę się też widząc tylu uczestników, uczestniczek. I zaczniemy od może mojej prezentacji, którą przygotowałam. Za chwilę zobaczycie mój, będę mówiła na ty. Tak, ogólnie do wszystkich. Za chwilę zobaczycie mój ekran. I tutaj mam moją prezentację. Zamykamy. Tu mam Ciach. Przygotowałam trochę takich jaskrawych slajdów, ale mam nadzieję, że, że będą czytelne. Tutaj mamy tytuł, Street Art w Edukacji. Miss Dorys to jest y, moja ksywka artystyczna, bo mm, jako mm, pani edukatorka, psycholog występuję jako Dorota Cieśnik, a jako osoba tworząca y, sztukę ulicy nazywam się Miss Dorys, bo dorysowuję różne rzeczy do, do tego, co zastanę na, na murach, czy na chodnikach, czy na jakichś skrzynkach gazowych. Y, i tak, dzisiaj y, pomyślałam o takich kilku tematach. E, co to jest street art? Będziemy tutaj używać wymiennie słów street art, sztuka uliczna, sztuka miejska. Czasem mówi się też urban art. E, e, pokażemy trochę form, technik e, ludzi, którzy tworzą e, tę sztukę. E, może się o, tutaj przesunę, żeby było. Że tu się przesunę teraz, żeby było widać. Formy, techniki. No i co dalej? O. Twórcy ich motywacje, czyli dlaczego ludzie to w ogóle robią. Jaka kultura wyrosła wokół y, sztuki ulicy, street artu? No bo y, obecnie jest to, no, czy zawsze było, nie tylko malowanie, czy wklejanie wlepek, czy wycinanie szablonów. Y, obecnie y, są nawet muzea street artu, y, jest sztuka ulicy sprzedawana na aukcjach za tysiące złotych czy euro. Y, w każdym właściwie większym mieście są wycieczki po streetarcie prezentujące lokalną sztukę ulicy w różnych językach często za darmo. Można sobie do takiej wycieczki dołączyć. Są też publikacje, ziny, filmy, blogi łowcy streetartu, więc o tym też będzie trochę dalej. No, i na koniec ten temat, który nas najbardziej interesuje, czyli projekty edukacyjne, czyli to, jak możemy skorzystać z tego street artu, jak możemy pokazać street art z naszą młodzieżą, z którą pracujemy. Jak możemy ich tym zainteresować? Czy jeśli już się za, um, oni sami tym interesują, jak możemy e, rozwijać tą, tą ich zajawkę, jak pomóc im to pokazać? Mm, na początek trochę o mnie, to jestem ja y, i moja wrzutka Miał. <gryw> na górze jest napisane Zuzia z serduszkiem. Zuzia to jest moja siostra, która mi towarzyszyła <gryw> w malowaniu tego. Y, tak, z wykształcenia jestem psychologiem albo psycholożką. Yy, większość życia pracowałam jako edukatorka i yy, yy, edukatorka, lub właśnie osoba pracująca na ulicy z młodzieżą. Yy, nigdy nie pracowałam w żadnej firmie, tylko zawsze w NGO-sach, fundacjach, stowarzyszeniach. Najbardziej, właśnie, kręci mnie taka edukacja przez sztukę i właściwie dzisiaj robię to na co dzień w naszym stowarzyszeniu Stacja Praga, gdzie mamy pracownię artystyczną i organizujemy warsztaty dla dzieciaków, dla młodzieży. Obecnie robię dwa projekty z młodzieżą z Ukrainy i oni tam podczas tych warsztatów. Street Artowych integrują się z młodzieżą z Polski i też ze szkoły francuskiej na Soskiej Kępie. To wszystko się dzieje w Warszawie na Pradze. I, I efektem jednego z tych projektów będzie pomalowanie takiej czarnej szopy, która tutaj niedaleko stoi w ogródku społecznym. Drugi projekt, który będziemy realizować już jutro, finalizować, to jest malowanie muralu w takiej kafejce młodzieżowej, która powstaje na ulicy Kredytowej. Spotkałam się właśnie z młodzieżą taką właśnie ukraińską złapaną na ulicy przez street workerów. Oni już tam mieli trochę wcześniej zajęć, poznawali się, oni się już spotykają właściwie prawie od początku wojny. No, i ta młodzież teraz będzie miała swoje miejsce. No, i ja zostałam zaproszona do tego, aby razem, razem z nimi zaprojektować mural, który sobie zrobią na ścianie. No i właśnie jutro będziemy go realizować. No i myślę, że aby tutaj za długo się nie rozwodzić, bo to wszystko już jest w internecie, zaprezentuję taki film, który właśnie ze Stowarzyszeniem Stacja Praga nagraliśmy dwa lata temu. On trwa 5,5 minuty. I w tym filmie ja właśnie pokazuję Pragę, opowiadam, czym według mnie jest street art, jak ja to rozumiem, jak ja to czuję. I pokazuję, co można robić w ramach, właśnie, sztuki ulicy. Opowiadam trochę o swojej misji. I zaraz to odpalimy tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie reklam. Witarskie to jest każda działalność, którą robimy na ulicy i zostawiamy po sobie, wykonana za pomocą środków artystycznych i z takim zamierzeniem, żeby zwracać uwagę przechodnia, żeby wzbudzać w nim jakieś emocje, jakieś myśli, żeby go zaciekawić i zainteresować. Street art nie musi się podobać i nie musi być ładny. Ważne, żeby, żeby zwracał uwagę, jakie są formy streetartu. Mogą to być wielkie murale, mogą to być małe wlepki, mogą to być magnesy, jakieś interwencje ceramiczne między tegiełkami. To mogą być też pastapy, czyli takie wydruki na cienkim papierze, które są przyklejane klejem do ściany. I właściwie wszystko to sobie ludzie wymarzą, bo niektórzy nawet zostawiają klocki LEGO czy kawałki skrabi. Dlaczego street art jest fajny? Moim zdaniem dlatego, że jest dla wszystkich otwarty, jest za darmo i można go spotkać wszędzie. Tylko trzeba chcieć, trzeba wytężyć swoją uwagę czasami, żeby, żeby dotrzeć małe rzeczy. Ja uważam, że street art może robić każdy, kto chce. Kto czuje się na siłach, kto bardzo chce coś przekazać i bardzo chce zostawić na ulicy coś po sobie. Oczywiście chciałabym, żeby ludzie robili street art z taką intencją, że to jest art, że to jest coś, przy czym się staramy, żeby to wyszło fajnie, a nie robimy tego z zamiarem, nie wiem, obrażenia kogoś, czy po prostu zepsucia komuś budynku, czy, czy widoku na ulicy. Najbardziej w streetarcie lubię malowanie sprayem, po prostu uwielbiam malować sprayem, sprawia mi to super przyjemność. To co ja robię jest tak na pograniczu streetartu i graffiti, bo graffiti to są głównie litery, ale zdarzają się też charaktery, czyli postacie. I moje ulubione postacie to jest Żylak, czyli różowy stwór, którego można spotkać w bardzo wielu miejscach na Pradze i nie tylko. Są też brejniaki, główniaki, palcówiaki, marchewiaki, chmurniaki, jest to cały gang obrzydliwiaków i to są, to są takie moje postacie, które maluję. Teraz oprócz tego, że chodzę i maluję, zajmuję się też tym, że zarażam tym innych. Bo właśnie moja przygoda z malowaniem zaczęła się od warsztatów dla dzieci. Pracowałam w grupie pedagogiki i animacji społecznej tutaj na Pradze i miałam taką grupę 12-13-latków, chłopaków ze szmuleks. No i moi koledzy z plebnetu zaprosili nas na warsztaty właśnie street artowe i graffiti podczas których chłopcy uczyli się technik różnych street artowych a ja nauczyłam się najwięcej i zaczęłam właśnie to robić Moje graffiti teraz złazi ze ścian i przybiera formy przestrzenne. Zaczęło się od tego, że w zeszłym roku pan Szymon, mój przyjaciel, zaczął szyć i konstruować żlaki przestrzenne z materiału. Można je zobaczyć na przykład na 11 listopada w instalacji Rozchmursie. Teraz wspólnie robimy Żelaki na takich dyktach. Są tam też chmurniaki i marchewiaki. One są malowane, wycinane. Dykty są w ogóle wszystkie z recyklingu. Znaleźliśmy je na świetniku na inżynierskiej, polecam. I pojadą z nami na hipisowski festiwal, gdzie będą częścią dekoracji. Mam nadzieję, że potem pojadą z nami dalej. I że będą się też tam podobały uczestnikom tego festiwalu, że wprowadzą pozytywny klimat. Zachęcam Was bardzo do przyjechania na Pragę. Nie ma się czego bać. Jest tu bardzo fajnie, kolorowo, ludzie są spoko. Jest dużo świetnego street artu i warto teraz łapać ten klimat, który tutaj jest. Dopóki jeszcze nie jest drogo, dopóki wszystko nie jest skomercjalizowane i jest tu mie miejsce na taką oddolną twórczość, którą można podziwiać i którą można robić i do tego bardzo zachęcam. Okay. To to już możemy sobie wyłączyć. Ten filmik jest do obejrzenia na stronie Stacji Praga, na stronie naszego stowarzyszenia i na YouTubie. Są tam też inne filmy o właśnie o malowaniu, o tym, co artyści uliczni robią poza malowaniem na, na murach, także też polecam sobie obejrzeć w wolnej chwili, szukając jakichś inspiracji. No i też jeśli ktoś jest w Warszawie, to, to zapraszam do nas na Pragę w odwiedziny, na, na jakieś wydarzenia, które organizujemy. Dobra, to sobie już włączam. No więc tak było o mnie. Teraz y, może trochę rozwinę te, te wątki o technikach i o e, rzeczach, które można robić w street arcie, w sztuce ulicy, no bo myślę sobie, że e, w większości ludzi, y, jak mówi się o, o tym, o sztuce ulicznej, no to pewnie przychodzi do, do głowy Albo graffiti, czyli te takie hip-hopowe litery, yy, tagi, no i rzeczy, które często denerwują zwykłych przechodniów i mieszkańców. Yy, I mało kto w tym dostrzega jakąś sztukę. I mało kogo yy, z większości społeczeństwa to tak naprawdę interesuje, więc yy, pewnie. Część z was sobie też wyobraża street art jako właśnie graffiti. To, co tutaj widać na tym zdjęciu z bogoty, które jest w tle. No i co się w większości ludziom po prostu wydaje brzydkie pewnie. Więc no to, to jest graffiti. No, ale jest też ten street art, który głównie się kojarzy z muralami, z wielkimi, pięknymi obrazami na blokach, na kamienicach, robionymi przez wiele dni przez artystę lub całą grupę e, artystów. No, ale są też różne e, rzeczy pomiędzy tym, takie o których właśnie tam mówiłam w filmie czyli wlepki, czyli szablony. Czyli magnesy, czyli jakieś y, takie małe instalacje, które mogą być y, na przykład fragmentem y, rzeźby przyklejonym, nie wiem, klejem do, do luster czy do y, ceramiki y, na ścianie. Y, myślę, że tutaj w mojej drugiej prezentacji mogę mieć właśnie takie przykłady y, tych rzeczy. To jest lekcja historii od ulicy. Y, tu sobie możemy właśnie na przykład zobaczyć murale takie upamiętniające, historyczne, duże, ale też takie mniejsze. To jest też zrobione tutaj u nas na Pradze i to jest upamiętnienie fabryki beczek, która, która była tutaj nieopodal. Więc są też takie rzeczy, do których nie trzeba mieć super umiejętności artystycznych, a można je zrobić. I właśnie między innymi szablony czy, czy wlepki są totalnie czymś takim, co co, potrafi, co będzie potrafił zrobić prawie każdy formy i techniki, więc no, nie trzeba od razu się uczyć malowania sprayem czy malowania wielkich obrazów, jeśli mm, chce się zrobić coś na ulicy. E, jakby ktoś później miał pytania, to też myślę, że e, możemy, mogę... Podać jakiś mój mail i na przykład można będzie do mnie napisać, zapytać mnie o, o jakieś, nie wiem, rzeczy techniczne, czyli na przykład gdzie kupić spreje, jakie, gdzie kupić papier do wlepek. Ja się tym wszystkim bardzo chętnie dzielę i chętnie odpiszę na, na wszelkie pytania. Myślę, że już po, po tym webinarze. Wórcy i motywacje. Czyli kto robi street art i, i, i czy trzeba być wykształconym, czy, czy nie trzeba. Ja na przykład nie mam wykształcenia y, y, takiego artystycznego, y, no ale zawsze lubiłam to robić i zawsze chciałam i stwierdziłam po prostu, jak się przydarzyła okazja nauczyć tego, to to, że skorzystam i że chcę się sprawdzić w tej formie. Nie wiem, czy będę zawsze artystką ulicy, natomiast jest to jakiś taki bardzo długi przystanek i ważny etap w moim życiu, który mi daje dużo radości. Ja maluję po to, żeby było kolorowo, szczerze mówiąc. I maluję, bo to lubię. I no, oczywiście. Trochę też kręci mnie to, że, że te obrazki nie zawsze są legalne i że jest z tym związana jakaś adrenalina. Natomiast no, wiel, wielu ludzi, którzy malują, też ma jakąś misję. Najczęściej właśnie jest to misja związana z upiększaniem miasta, z pokazywaniem swojej sztuki, z y, docieraniem z tą sztuką do ludzi, którzy normalnie nie poszliby do muzeum czy. Y, no, bo takie rzeczy albo ich za bardzo nie interesują, albo myślą, że, nie wiem, że jest drogo, albo trzeba się ładnie ubrać, albo biegać w kapciach i że jest tak sztywno, i że może że nie wiem jak się będę jak się tam zachować w takiej galerii czy muzeum. Dlatego właśnie wychodzimy na ulicę i robimy obrazy dla ludzi na ulicy, dla ludzi takich, którzy no, po prostu czasem nawet nie wiedzą, że mogliby się interesować sztuką. Ja przeważnie mam Fajny odbiór, zwłaszcza tutaj na Pradze jakoś tak wychodzę sobie nawet w dzień pomalować i nie krępuję się, ludzie do mnie podchodzą, pytają mnie, dlaczego to robię i zazwyczaj bardzo pozytywnie to komentują. Naprawdę chyba z raz w życiu mi się zdarzyło, że, że ktoś, ktoś po prostu w ogóle nie lubił spreju i się zdenerwował na to, że tam smrodze z <noise> ale tak poza tym to, to zazwyczaj jest to bardzo miły kontakt i widać, że, że na ludzi to działa i to jest bardzo duża satysfakcja. Dużo ludzi robi też właśnie sztukę ulicy po to aby coś upamiętnić, żeby nie wiem upamiętnić jakiś bohaterów albo jakieś zdarzenie albo historię danej ulicy. Czy na przykład w ramach jakichś akcji społecznych, informacyjnych. Nie wiem, kiedy były strajki kobiet, pojawiło się bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy na ulicy, część z nich no, była taka bardziej wandalska i nie były to jakieś takie estetyczne rzeczy, no ale też. Tego nie robi się dla estetyki, tylko po to, żeby dotrzeć do ludzi z przekazem. No ale też nas było bardzo dużo takich kreatywnych właśnie pomysłów na, na wlepki, czy na hasła, czy, czy na murale. No, ja sama też zrobiłam w płocku jeden mural prezentujący mój stosunek i jakąś historię związaną właśnie z prawami kobiet. No, już parę godzin później. Kibice Wisły Płock go zamazali i zdewastowali. No ale i tak uważam, że warto było, bo pojawiło się to w gazecie i bardzo dużo osób o tym przeczytało. Poszło to tak w świat wiralowy, internetowy i no, faktycznie dużo ludzi do mnie później pisało, że to było ważne i fajne, no i że szkoda, że. I czy będę to odnawiać? No ja raczej nie odnawiam takich rzeczy, po prostu idei maluję kolejne. No ale już dalej to skupiłam się na robieniu wlepek. Natomiast yy, yy, też nie, nie jest to jakaś nowość, ponieważ mury zawsze służyły do wyrażania swoich poglądów czy wyrażania sprzeciwu wobec władzy czy okupanta i to się działo zarówno w starożytnym Rzymie, jak, jak i w czasach II wojny światowej. I na przykład takie ślady przekreślonych, powieszonych swastyk można jeszcze znaleźć na, na mokotowie. One są nawet zabezpieczane teraz specjalnymi takimi szybami pleksji. Zobaczmy właśnie, co mamy dalej. Kultura wokół street artu. Bo tak chyba o motywacjach powiedziałam już wszystko. Może jeszcze tylko wrócę, bo zupełnie inne są też motywacje ludzi robiących graffiti. No bo tutaj to jest typowo związane z kulturą hip-hop, z kulturą właśnie uliczną, taką undergroundową, podziemną i całkowicie nielegalną. No i jakby tutaj motywacje twórców grafiki są, są trochę inne, bo chodzi bardziej o to, żeby, żeby się pokazać, żeby zdobywać y, uznanie innych graficiarzy, tak zwanych writerów, y, żeby y, robić jak największe wrzutki w jak najbardziej widocznych miejscach, jak najbardziej niebezpiecznych, no i y, jakby w tej skali najwyższą punktację ma robienie pociągów i malowanie po, po pociągach. No, ja tego nie robię, oczywiście też tego nie polecam robić z młodzieżą, jeśli młodzież chce, to sobie znajdzie mm. ludzi od graffiti i znajdzie sobie y, tą kulturę i znajdzie sobie po prostu mm, miejsca. Y, i, i nie wiem, ludzie, od których się może tego nauczyć, czy profile w internecie. Natomiast myślę, że szkoła nie jest, czy tam instytucje kultury raczej nie są od tego, żeby uczyć graffiti. To jest ulica i zostawmy to ulicy. Myślę, że my jako wychowawcy powinniśmy bardziej właśnie zachęcać młodzież do, do korzystania i tworzenia ze sztuki i robienia sztuki. Też nie mówię, że grafity jest czymś złym, bo mam bardzo dużo kolegów graficarzy i sama w sumie wyrosłam y, z tego klimatu. Natomiast, no, nie, jest, y, nie jest to przedmiot szkolny i lepiej, żeby nigdy nie był. Y, jest to kultura alternatywna, po prostu. Y, no. <laughs> Natomiast y, co. Się stało ze street artem w ostatnich latach i jak to ciekawie wykwitło, to pokażemy tu. O, tutaj na tym zdjęciu są w sumie tacy moi najlepsi znajomi koledzy, koleżanki robiące sztukę ulicy. Mamy tutaj różową, duśkę złą. Niebieski Robi Kreski, Dariusza Paczkowskiego, Luksa przez X, Gosiew z Skuchę, Retu i jeszcze kolegę Michała z Wrocławia, który maluje wielkie murale. No i na ich tle teraz pokażemy, co, co, się, co urosło wokół sztuki ulicznej. Więc przede wszystkim w ostatnich latach dzieje się całkiem coraz więcej wystaw sztuki ulicy poświęconych typowo temu nurtowi. Myślę, że ludziom, którzy zaczynali właśnie graffiti w latach 70. na ulicach Nowego Jorku i na pociągach na metrze zupełnie nie przyszłoby do głowy, chociaż może niektórym. Już wtedy przyszło y, do głowy, że będą wystawy street artu y, i że będzie to sztuka kupowana za grube pieniądze. Y są też łowcy street artu i to, ja tak nazywam ludzi, którzy prowadzą blogi, którzy prowadzą instagramy o właśnie sztuce ulicy i nawet tutaj w Warszawie mamy, mamy tak, takich fascynatów, którzy wiedzą gdzie, kiedy, kto będzie malował i od razu tam są z aparatem i robią zdjęcia, dokumentują naszą sztukę, naszą działalność i popularyzują ją. Uważam, że to jest wspaniałe, jestem bardzo im wdzięczna. Później pokażę y, parę osób, y, którym właśnie zawdzięczamy popularność w internecie i którzy też y, Myślę, że kreują taki fajny wizerunek tego street artu. Właśnie pokazują, że to jest coś tworzonego na żywo, za darmo dla każdego yy, i że jest to piękne. Właśnie dzięki ich pięknym zdjęciom też ludzie, którzy na przykład no, nie mogą tutaj przyjechać i tego obejrzeć na żywo, mogą sobie to zobaczyć w internecie. Yy, może nawet tutaj o. To tutaj pokażę um, najpierw tych ludzi, którzy, którzy <noise> y, pokazują w internecie Street Art. Y, mamy na przykład taki profil Malowane Mury, albo Jane Doe, albo y, Wojciecha Jaskulskiego. To jest y, człowiek z y, Łodzi, który dokumentuje, ale nie tylko łódzki, Street Art, wszystkie nowe murale, neony, y, wszystkie takie nowe zjawiska i, i wystawy jak używacie Instagrama, no to wystarczy wpisać hashtagi hashtag street art, czy street art polska, czy polski street art, czy sztuka ulicy, albo urban art i wtedy pokażą się te profile, pokaże się bardzo dużo zdjęć z takiego cyklu tam można też nawiązać właśnie ciekawe kontakty, zaobserwować osoby, które się tym zajmują, które to tworzą i które to popularyzują. No tutaj wrócimy sobie jeszcze do slajdu z tymi wystawami. W Polsce mamy już właśnie kilka takich galerii zajmujących się street artem, Brain Damage To jest w Lublinie. Jest to taka najbardziej graficiarska galeria. Ona się wywodzi z tego, że wcześniej wychodziła przez wiele, wiele lat taka gazeta Brain Damage i tam graficiarze, rejterzy przysyłali zdjęcia swoich prac i one tam były publikowane, były wywiady z nimi. I no też to było poświęcone fotografii, bo jest też grupa fotografów, którzy biegają na takie hardkorowe akcje z graficarzami. Sami nie malują, ale jakby no przeżywają z nimi te przygody, uczestniczą w całym procesie po to, żeby właśnie zrobić świetne zdjęcia i oddać tą adrenalinę na fotografiach, żeby inni ludzie w bezpiecznych warunkach mogli sobie pooglądać i wyrobić i sobie własne zdanie też na ten temat. więc Brain Damage, tutaj to zdjęcie na dole, to jest kadr z galerii Layup na Stoczni Gdańskiej i to jest też taka, w zeszłym roku lub dwa lata temu powstała ta galeria. Ona jest otwarta dla każdego, też ludzie związani z graffiti, zresztą tak jak widać, bo jest tu mnóstwo liter, więc ludzie związani z graffiti prowadzą tą, tą galerię, Zmienia się tam też, jest tam, są tam legalne ścianki, na które można się wbić i namalować, więc tam się też cały czas zmienia wystrój. Można powiedzieć, że nieprzerwanie trwa cały czas nowa wystawa. Tutaj to niebieskie to jest plakat z jednej z pierwszych, nie wiem czy nie z pierwszej aukcji sztuki ulicy w Desie, w domu aukcyjnym. Te aukcje odbywają się... Chyba trzy, ale trzy razy w roku, tak mi się wydaje. I świetne jest to, że, że biorą w nich udział zarówno tacy twórcy uznani i tworzący od wielu lat, jak też tacy młodzi, jak ja, no bo ja stosunkowo nie tak, nie tak dawno zaczęłam malować 8 lat temu, a. Ale tak naprawdę jakieś takie obrazy i rzeczy na sprzedaż robię od dwóch, trzech lat dopiero. A już udało mi się tam sprzedać właśnie parę obrazów na, na tej sztuce ulicy. I też w ogóle kiedyś nie przyszłoby mi do głowy, że takie miejsce jak desa stworzone w sumie dla bogatych ludzi, no. <gry> którzy tak trochę szpanują tą, tą sztuką, a często nawet jej. A zresztą już może nie będę o tym mówić. Po prostu nie sądziłam, że, że w takim miejscu, które wydaje mi się bardzo poważne i dosyć sztywne, pojawią się też takie rzeczy uliczne. Tutaj po prawej stronie mamy chmurę. Chmura to jest wystawa, która niedawno się skończyła, w Częstochowie, wystawa właśnie street artu i graffiti. I na dole. Urban Arteria to, to jest wystawa, która odbyła się już dwa razy w koneserze w Warszawie. I to jest taki ogromny przegląd właśnie polskich i już teraz nawet też zagranicznych artystów street artowych, ale głównie polskich. I jest to wielkie wydarzenie, podczas którego jest i malowanie na żywo takich ścianek na dworze. I wystawa obrazów i instalacji w środku, i cykl warsztatów, wykładów, podczas których można właśnie poznać artystów i popularyzatorów tego gatunku. W, tym, w tej wystawie już właśnie dwa razy brałam udział i no, jest to bardzo ciekawe też doświadczenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się to znowu wydarzy i już zapraszam. Dobra, tu mamy tych popularyzatorów street artu. O, tutaj mamy street art tours, czyli wycieczki prezentujące sztukę uliczną i dwa muzea street artu. To po lewej, z tą dziewczyną kolorową, to jest Anna Frank. To jest w Amsterdamie, na takiej, można powiedzieć, wyspie NDSM na północy Amsterdamu. 20 euro kosztuje bilet, i w środku wiszą takie, takie jakby murale na płótnach bardzo dużych od samego, od góry do dołu. Ma kilkanaście metrów chyba nawet wysokości. Nie wszyscy artyści i nie wszyscy ludzie związani z tą kulturą są zachwyceni powstaniem takiego muzeum i tego, że bierze się za to pieniądze. Uważają, że to jest też zaprzeczenie jakby tych idei street artowych czyli tego, żeby to jednak było egalitarne ogólnodostępne dla wszystkich i, i, i nieelitarne. No bo faktycznie 20 euro to też jest dosyć dużo, y, jak dla mnie y, za wejście i no myślę, że tacy ludzie, do których zazwyczaj street art jest skierowany, czyli ludzie niechodzący do muzeów, no na pewno nie wydadzą 20 euro, żeby, żeby tam pójść. Natomiast jest też grupa ludzi, którzy się bardzo z tego cieszą, że jest takie muzeum, cieszą się, że mogą się tam pokazać i po prostu też chętnie to prezentują. No ja na pewno nie pogardziłabym zaproszeniem i chętnie bym się tam znalazła. Po prawej stronie mamy te, te macki takie wystające. To jest Berlin i to jest Urban Nation albo Urban Nation, zależy skąd się jest to, tak się to czyta. I to jest też takie muzeum Street Artu. Tutaj wstęp jest za darmo, są fajne wystawy, zmienia się też właśnie ta ekspozycja na zewnątrz. Tutaj to, co teraz widzimy, to jest dwójka takich, znaczy to jest dzieło pary artystów, zdaje się, z Anglii albo z Francji, którzy robią takie nadmuchiwane, ogromne kształty, najczęściej są to właśnie macki, wystające z budynków. Strasznie mi się to podoba i bardzo bym chciała kiedyś coś takiego zrobić. No i mam nadzieję, że jeśli w Warszawie powstanie takie muzeum street artowe, a wszystko na to wskazuje, że tak się stanie, to że na przykład będę miała szansę tam zrobić coś takiego przestrzennego, bo jednak mało jest tej sztuki ulicznej przestrzennej. I myślę, że to jest taka nisza, w którą też warto celować, robiąc nowe rzeczy. No, a tutaj na dole mamy trzy zdjęcia. Całego świata z różnych wycieczek, y, śladami właśnie sztuki ulicy. Tu mamy z Zamanu, y, mamy tutaj y, kadr z Kolumbii, z Bogoty i kadr z Londynu, y, chyba ze wschodniego Londynu. W Warszawie też są wycieczki street artowe, na przykład Warsaw Secrets albo Praska Ferajna. Coś takiego organizują, bardzo polecam. Zazwyczaj wstęp jest za darmo i wrzuca się tylko do kapelusza <grych> jakąś darowiznę na koniec. Na pewno też takie wycieczki są w Krakowie. Natomiast o innych miastach nie będę się wypowiadać, bo nie pamiętam, ale mogę to sprawdzić, jakby ktoś chciał. Co będzie dalej? A tutaj mamy już o reklamach. To nie, to jeszcze na razie nie. Też wokół Street Artu narosło wiele festiwali, i właściwie na całym świecie są, zwłaszcza latem. Takie spotkania, na które zaprasza się artystów do pomalowania e, kilku wybranych ścian w mieście. E, wtedy właśnie powstają te wielkie murale, e, które później są pokazywane podczas wycieczek. No i tak to się kręci. E, najbardziej znaną taką artystką z Polski, która podróżuje faktycznie po całym świecie, jest Nespun. E, to jest e, dziewczyna. Lat 46, która e, parę lat temu, może 11 czy 12, zupełnie zmieniła swoje życie, zaczęła mm, rzeźbić w glinie koronki. Przyklejać je na ulicy, a następnie pomyślała, że będzie wycinać z nich szablony. No i te koronkowe szablony zaczęła odbijać najpierw na małych budynkach, później na coraz większych. No i obecnie jest właśnie artystką zapraszaną na całym świecie na festiwale. Robi ogromne murale po kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Często spędza na rusztowaniu po kilka dni przez tydzień, na przykład w deszczu czy w słońcu. Maluje i hmm, też jest świetne to, że w każdym kraju hmm, to nie są przypadkowe koronki. Ona najpierw spotyka się hmm, z jakimś muzeum koronczarstwa albo z paniami, które się tym zajmują, robieniem tradycyjnych wzorów z danego regionu, skanuje ich wzory, rozmawia z nimi i później jeden z tych wzorów właśnie przenosi na, na mur. Hmm, także polecam zaobserwować. Nespun przez dwa o. Nesp po on <laughs> się pisze. Mm, tak. Przechodząc dalej, yy, właśnie często w miastach też się widzi yy, kolorowe murale będące reklamami. Ja ogólnie nie znoszę reklam w mieście, yy, więc jeśli tylko one mogą być trochę bardziej estetyczne niż yy, billboard czy plandeka, to jestem na tak. I w Warszawie jest już całkiem sporo takich murali reklamowych. No jest to trochę jak dla mnie ładniejsze niż, niż zwykłe tam zdjęcia, czy, czy w ogóle jakaś taka grafika robiona w PowerPoint. Cie. Co ciekawe, właśnie te firmy tworzące murale komercyjne zostały założone przez gości, którzy wcześniej robili graffiti. I wpadli na pomysł po prostu, żeby przełożyć to na taką komercję. Pewnie mieli różne zapytania najpierw od osiedlowych warzywniaków czy od jakichś skate shopów o, o zrobienie graffiti i pewnie w ten sposób wpadli na pomysł robienia tego coraz bardziej profesjonalnie, w coraz większej. Formie i zatrudniania, nie wiem, swoich kolegów, koleżanek i ludzi robiąc, umiejących malować po ścianach, do tego, żeby właśnie na tym zarabiali, robiąc, można powiedzieć, artystyczne reklamy. No i tutaj mamy kilka takich przykładów. Ja oczywiście wolę oglądać sztukę taką, Coś przekazującą albo sztukę po prostu estetyczną, niż sztukę będącą reklamą. No ale zawsze i tak lepiej już, żeby tak było, niż, niż żeby to yy, było jak na przykład, no, no nie wiem, no właśnie jakieś takie billboardy paskudne czy coś. Yy, dobra, lecimy dalej, bo tu się nie ma co z tym zatrzymywać. Yy, Okej, okay. kolejną rzeczą, która się pojawia, yy, od. Właściwie od zarania y, czasów graffiti y, to są ZINY, czyli takie niezależne publikacje prezentujące właśnie dokonania artystów, writerów, y, graficiarzy. Y, tutaj mamy y, jeden Instagram oldschoolowy ślizg, ślizg. To była taka y, gazeta na przełomie lat 90. i 2000. poświęcona kulturze hip-hop i sportom skateowym, tak można powiedzieć, czyli jeżdżeniu na desce, jeżdżeniu na snowboardzie, rolkom. No i też były, była tam bardzo rozwinięta rubryka graffiti, tam można było przysłać swoje zdjęcia i Cały świat, je, znaczy cały świat. No wszyscy, którzy kupili gazetę śnisk, mogli sobie obejrzeć te, te fotki. No to tak się promowało przed czasami Instagrama. Tutaj po prawej mamy 288KK Press to jest bardzo takie podziemne, bardzo niezależne wydawnictwo prezentujące właśnie pracę. Graficiarzy, ale nie tylko. Tu są na przykład e, prace ludzi, którzy rysują takimi specjalnymi kredkami olejowymi na pociągach i przemieszczają się pociągami towarowymi. Tutaj jest na środku taki Karso, to jest gość z USA, który, który właśnie się. Mm, Przemieszcza pociągami towarowymi i na nich rysuje swoje obrazki lub zapisuje swoją historię. No i polscy koledzy zrobili o nim Zina, wydali. Podejrzewam, że wyszło tego z 50 sztuk, i rozeszło się to momentalnie, ponieważ w pewnych kręgach są to bardzo bardzo cenne książeczki i gazetki. No i też jest to jakby takie pole do wyżycia się dla ludzi, którzy sami nie malują. Nie robią street artu, ale właśnie śledzą go z aparatem i robią bardzo ciekawe fotki temu, co ktoś inny namalował. I popularyzują też tą kulturę, pokazują ją światu. Więc mówię też o tym dlatego, bo jest to coś, co można zrobić z młodzieżą, niekoniecznie ucząc się malować czy robiąc mural, tylko właśnie można zaproponować im. Właśnie wydanie gazetki czy jakiejś publikacji o Street Arcie w okolicy. Tutaj mamy na następnej stronie takie już większe wydania, albumy prezentujące e, sztukę ulicy. Ojej. Kliknęłam. E, mamy tutaj książki Polski Street Art, Polski Street Art 2, y, y, książka o sztuce ulicy z całego świata. Y, taka zagraniczna tutaj na górze to jest książka polska te dwie po lewej na pewno można dostać ta na środku z czachą właśnie wyszła chyba w zeszłym tygodniu to jest najnowsze wydawnictwo prezentujące polski street art taki obecnie można właśnie mama mi wczoraj powiedziała że mi ją kupi na gwiazdkę więc więc się cieszę Trochę jest mi smutno, że jeszcze mnie nie ma w tej książce, ale mam nadzieję, że będzie następna edycja. No i też polecam, jeśli chcielibyście zobaczyć, kto teraz w Polsce robi street art, kto jest znany, jakie ma techniki. Tu są też bardzo ciekawe wywiady z ludźmi, są zaprezentowane ich sylwetki. No, to polecam się, się zapoznać z tym. Można, można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć, a jest to też tak ładnie wydane. Ładne są zdjęcia. To są oczywiście nie wszystkie publikacje, jakie można dostać. Jest to takich parę albumów, no, które, które można dostać w sklepach lub gdzieś skądś by wypożyczyć. Ale oczywiście z tego znacznie więcej, jak, jak się poszuka. Tutaj mamy jeszcze z takich graffiti dżemów i festiwali street artowych parę zdjęć. No, bo faktycznie, zanim się zaczęły festiwale malowania wielkich murali, to tak naprawdę działy się dżemy street art. Dżem street art to jest takie spotkanie, na którym wybiera się jakąś legalną ścianę w mieście i w atmosferze piknikowej. O, o ile pogoda pozwoli, oczywiście. Spotyka się tam kilka lub kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt osób, które albo malują na jakiś zadany temat, albo malują w tych samych kolorach, albo nie wiem, malują właśnie, żeby coś kogoś upamiętnić, albo spotykają się z okazji czyichś urodzin i albo, albo jest to związane na przykład z datą, w czasie której się spotykają. Tutaj po prawej stronie na dole mamy właśnie zdjęcie z takiego miejsca, gdzie najczęściej odbywają się w Warszawie dżemy street artowe, to jest mur wyścigów konnych, on ma Chyba ponad kilometr, może nawet prawie dwa, jest podzielony na takie kawałki po, po dwa metry, i to jest idealne miejsce właśnie do spotkania się nawet kilkudziesięciu osób i namalowania czegoś na, na zadany temat. I yy, tam ludzie spędzają kilka godzin, właśnie sobie grillują, można się poznać, można się wymienić jakimiś doświadczeniami. Są też czasem jakieś awantury, no bo tam w środowisku graffiti, no to nie wszyscy się lubią i czasem to przybiera takie formy dosyć głośne, no ale przeważnie jednak jest yy, yy, pokojowo. Jak tam ktoś ma z kimś konflikt, to po prostu daleko od niego sobie staje i maluje. No i też y, za, są pewne zasady, które tam obowiązują, że nie można zamalować, nie wiem, pracy kogoś, kto nie żyje lub pracy, która jest komuś nieżyjącemu poświęcona. Też y, no jest niestety taka zasada, że jakieś kibicowskie y, wrzutki no nie są zamalowywane przez inne osoby, tylko po prostu ta sama grupa, która to robiła, może to zamalować. Mi się to nie podoba akurat, ale to akurat nie mam tu za dużo do powiedzenia. Tak już jest. Już. No, a to po lewej to takie kolorowe, to jest kadr z Bristolu, gdzie co roku w ostatni weekend maja odbywa się Upfest. No i tam jest kilkudziesięciu artystów i artystek z całego świata zapraszanych do zrobienia takich ścianek tymczasowych w parku. No i też ludzie sobie piknikują, chodzą z pieskami, z dziećmi yy, i patrzą jak się maluje. Yy, oprócz tego też powstają murale w mieście, natomiast to jest takie najbardziej zbliżone do dżemu grafiki i jest to też najbardziej tak zbliżone do ludzi, bo są tam przy okazji tego warsztaty dla dzieciaków, to sponsoruje producent markerów, więc są też tam takie stoiska, na których każdy się może wyżyć i spróbować sobie to porobić. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na to pojadę, na ten UpFest, bo no jak widać, jest bardzo przyjemna atmosfera i można dużo nowych ludzi poznać. Dobra, teraz przejdziemy do takich projektów edukacyjnych, czyli do tego, co na przykład się dzieje u nas w stacji Praga. No my akurat jesteśmy stowarzyszeniem, w którym dużo ludzi zajmuje się graffiti i street artem i no po prostu wychodzi to naturalnie, że chcemy się podzielić tym, co potrafimy. Też jest tak, że mnóstwo dzieciaków, szczególnie właśnie takich zbuntowanych ulicznych, takich, którzy niekoniecznie tam lubią szkołę i to, co się w szkole pokazuje, mnóstwo takich dzieciaków, właśnie jara się graffiti tym co widzą na ulicy chcieliby ten spray to jest w ogóle taki afrodyzjak można powiedzieć i jest to taka rzecz dzięki której można ich przyciągnąć do sztuki można ich czymś zainteresować i Naprowadzić na jakieś ciekawe tory działania, na jakieś nowe hobby, na coś, w czym będą dobrzy, czym się zainteresują, czemu się będą chcieli poświęcać. No Ja muszę przyznać, że to faktycznie działa, bo w tym roku zrobiliśmy pierwszą edycję takiej praskiej Akademii Street Artu. To były zajęcia od maja do, do września. W październiku była wystawa. No, i to faktycznie zadziałało, bo na początek przyszły dzieci z całej Warszawy, bo zobaczyli to u nas na profilu. No Każdy też dawał znać jakimś swoim znajomym, którzy mają dzieciaki nastoletnie, że jak są zainteresowane, to mogą wpaść, zobaczyć, co tam się będzie działo. No, i faktycznie na początek były dzieci z takich różnych środowisk, bogatszych, bardziej wykształconych, mniej. Natomiast na sam koniec już zostały tutaj same nasze takie praskie dzieciaki, które spędzają czas na ulicy i bardzo się z tego cieszę, bo ja lubię każdą młodzież, ale tutaj jakby dla nich najbardziej był pomyślany ten, ten projekt. I strasznie się cieszę, że oni sami na to przyszli i że się wkręcili, że zostali do końca i teraz jak już no nie ma tych zajęć, bo się skończył projekt. To oni i tak przychodzą i chcą coś tam porysować, i chcą u nas spędzać czas, i przyprowadzają jakiś swoich znajomych. W ramach tej Praskiej Akademii zrobiliśmy 10 warsztatów z różnymi artystami ulicznymi. Każdy artysta czy artystka, to było też fajne, że, że właśnie połowę zajęć prowadzili. Płopacy, połowa dziewczyny, więc to nie było takie, jakby ten street art i graffiti tutaj nie był zapre, zaprezentowany jako taka jakaś męska zajawka z napinką i taka rywalizacyjna, tylko właśnie coś, co robią też dziewczyny, co się robi dla przyjemności, co się robi nie pod osłoną nocy w kapturze, tylko w dzień z uśmiechem, co też nie zawsze jest malowaniem po murach, ale jest właśnie robieniem ubrań, robieniem wlepek. Robieniem linorytu na przykład. Więc też wśród tych naszych zajęć był praski spacer fotograficzny i pokazywanie. My im pokazywaliśmy, opowiadaliśmy o muralach. Czy o wrzutkach naszych znajomych, które są w okolicy, dzieciaki nam pokazywały, co jest u nich na podwórkach, co im się podoba, co im się nie podoba, też się można było od nich dowiedzieć ciekawych rzeczy. No i takim finałem tego projektu było stworzenie wspólnej ścianki i wystawa prac, które powstały na warsztatach. No i oczywiście tam był poczęstunek, muzyczka, bardzo, bardzo fajnie, też można było przyjść na ten finał, leżały wszędzie kartki wlepkowe i markery i można było się też dokleić, zrobić coś nowego i dokleić się do tej wystawy, nawet jeśli się nie brało udziału w tych warsztatach. Była to bardzo taka luźna formuła i z tego co widziałam to każdy się tam dobrze czuł, więc bardzo się z tego cieszę i tutaj mamy... Właśnie zdjęcia, zajęć. Tu właśnie dwójka dzieciaków maluje sobie taką próbną ściankę. Tutaj Ola, która jest już trochę starsza, zrobiła własną pracę. Tu mamy warsztaty stworzenia szablonów. Przerabialiśmy taką, taką rikszę, przemalowywaliśmy. Tutaj po prawej nasz kolega Janek, pochodzący z Czech, prowadził właśnie takie zajęcia z malowania. Z, z dzieciakami, z malowania na rzeczach znalezionych, bo tutaj też, jakby chcieliśmy im pokazać, że tą sztukę uliczną można robić nie tylko, znaczy, że w ogóle nie trzeba kupować drogich rzeczy do tego, jakichś płócien specjalistycznych tylko, że można na przykład sobie znaleźć pod śmietnikiem deskę i na tej desce zrobić obraz. Wyczyścić ją najpierw i po prostu trochę psiknąć szprejem, wziąć markery i, i na tym namalować. Więc właściwie wszystkie prace dzieciaków, które były na wystawie, były stworzone na rzeczach z odzysku. No i widziałam, że oni też w sobie właśnie później z tego korzystają, że sobie znajdują pod świetnikami, czy tam w domu, czy, czy na strychu jakieś materiały, które można wykorzystać. No to jest też takie bardzo otwierające wyobraźnie. O, i tutaj chciałam zaprezentować człowieka i jego fundację, bardzo zasłużoną dla takiej artystycznej edukacji i dla robienia jakby w ogóle sceny tych murali społecznych. To jest Dariusz Paczkowski, Trzecia Fala, Fundacja Klamra. Tutaj sobie akurat wzięłam dwa zdjęcia z jakiejś jego realizacji. Natomiast no, jest to organizacja, która robi... W całej Polsce, w mniejszych miastach, w większych, na wioskach. Em, em, murale, em, które są finałem takich warsztatów. Najpierw hmm, Dariusz przeprowadza warsztaty, podczas których bierze na tapetę, nie wiem, jakąś postać z tego miasta albo jakąś ważną sprawę społeczną, którą chce poruszyć albo e, nie wiem, jakieś wydarzenie, które tam zaszło, czy jakaś fabryka, której nie ma, a była, czy jakaś społeczność, która y, na przykład już w tym miejscu nie istnieje, a fajnie by było było jakby ludzie o niej pamiętali. No i yy, wspólnie z ludźmi yy, projektują właśnie mural, albo czasem jest też tak, że Dariusz sam za, właśnie zapodaje ten temat i formę, natomiast ludzie biorą udział w yy, stworzeniu tego muralu. Czyli na przykład tutaj na dole to, co widzimy po prawej, to, to jest wszystko zrobione z szablonów. Yy, żeby wyciąć takie szablony, no to jest dla jednej osoby, Kilkadziesiąt lub kilkaset godzin pracy. Natomiast, kiedy dosiądzie się do tego cała grupa, no można to zrobić w ciągu jednego dnia. Więc to są albo szablonowe rzeczy, albo właśnie takie malowane wałkiem lub pędzlem bezpośrednio na ścianie. No też bardzo polecam y, współpracę, bo z tego zawsze wychodzi coś y, ciekawego i coś fajnego. Poza tym można spotkać y, legendę Street Artu i zobaczyć, że jest y, normalnym, super ciepłym człowiekiem. Y, może tutaj jeszcze pokażę zanim tam przejdziemy już do tego, jak zaplanować projekt literatowy, może jeszcze pokażę to, co ja robiłam właśnie też w ramach takich murali społecznych. I tutaj mamy taką historię z Płocka, czyli z mojego rodzinnego miasta, gdzie pojechałam jako przedstawicielka szkoły dialogu forum dialogu na projekt szkoła dialogu. Szkoła dialogu to jest taki projekt, no on już teraz się nie dzieje, natomiast jeszcze do zeszłego roku funkcjonował, który poszukuje historii żydowskich w małych miastach i Edukuje młodzież i namawia do tego, aby się zorganizować i w jakiś sposób upamiętnić społeczność żydowską w swoim mieście. No i u nas w Płocku była taka historia, że był cmentarz żydowski, o którym nikt nie wiedział. Bardzo mało ludzi o tym wiedziało. Gdzieś tam tylko w takim portalu o, o historii żydowskiej można było o tym przeczytać. Natomiast w mieście zupełnie ludzie mieszkali koło tego muru, który został po tym cmentarzu, a nie wiedzieli, co tam było. No i e, ponieważ z młodzieżą o, o, omawialiśmy ten temat, wpadło nam do głowy, że można by było ten mur, który był pomazany, no taki już rozwalający się, no skudnie wyglądał, m, że można by było ten mur zamalować na jeden kolor i y, zrobić tam takie upamiętnienie. M, wspólnie z młodzieżą omawialiśmy, jak to zrobić. Ostatecznie stanęło na tym, że e, żeby y, to był. Po prostu napis w różnych językach, mówiący ludziom o tym, co tu było, budzący emocje i refleksję jakąś, ale bez jakichś tam wielkich obrazków. No później niektórym przyszło do głowy, żeby wyciąć te fragmenty macew, czyli żydowskich nagrobków. One faktycznie jeszcze zostały też tu odbite. Natomiast na początku plan był taki, żeby, żeby tam. Były po prostu napisy opowiadające o tym, co tu było. No i tutaj, oto tu na zdjęciu jest mój tata, który wycina <laughs> te szablony. Jest młodzież ze szkoły średniej, są aktywiści z Płocka, którzy przyszli. No i też to zrobiliśmy właściwie w jeden dzień. Część ludzi działała przy ścianie i zamalowywała tło, część ludzi wycinała te szablony, które ja przygotowałam z rzutnikiem. No i później je. O tutaj właśnie w szkole wycinamy, bo to był listopad. No i później ten, ten mural powstał. Miasto nie za bardzo się chciało na to zgodzić, bo uważali, że lepsza by była tablica pamiątkowa, no bo mural to zaraz ktoś pomarze, ale minęło już chyba 5 lat od tamtej pory albo sześć i ten mural jest nietknięty. I jak tylko tam przychodzę, to za, za każdym razem ktoś na to patrzy. Przychodzą jakieś wycieczki, przyjechali też potomkowie polskich Żydów i robili pod nim zdjęcia i, i dziękowali na Facebooku tej grupie. Także no, warto było to zrobić. I, I cieszę się, że jednak miasto się w ostatniej chwili, dosłownie w dzień przed malowaniem, zdecydowało dać nam na to zgodę. No tak, zazwyczaj właśnie z tą legalizacją ścian jest najgorzej, najtrudniej. I tutaj jeszcze w tej prezentacji mam, co właśnie można zrobić w mieście, aby upamiętniać historię. Wlepki. O, tutaj mamy przy, przykłady różnych naklejek, wlepek. Można je robić ręcznie, można zamówić wydruk. A oczywiście ręcznie jest więcej przyjemności z tego. Tutaj na przykład są takie żółte wlepki. Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. One się pojawiają w Warszawie w bardzo różnych miejscach. Jest tam, są takie właśnie trochę filozoficzne też czasami cytaty. Na przykład kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. Albo yy, na przykład yy, a śmieci ze swojej głowy jak często wyrzucasz. No i... Yy, Dowiedziałam się gdzieś tam, że to robi nauczyciel angielskiego z prywatnego liceum. Więc bardzo, bardzo się z tego ucieszyłam, że, że człowiek dorosły, poważny ma taką misję i, i tak fajnie właśnie pobudza ludzi na ulicy do myślenia, ale się nie znamy. Może się kiedyś poznamy. Co jeszcze można robić? Kodykuar. To jest prosta rzecz, można rozklejać właśnie po mieście kody QR prowadzące do strony z jakimiś informacjami albo do strony będącej galerią zdjęć czy galerią street artu czy galerią prac. O tutaj jest to na przykład pokazane szablony. Szablony, czyli to co robi na przykład Dariusz, no tamte to wiadomo są bardzo skomplikowane. Natomiast można też robić takie, takie prostsze. O tutaj na przykład to jest też robota trzeciej fali. Ten świecznik yy, 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 dziewięcioramienny Hanukia, on się też pojawia w miejscach, właśnie yy, yy, gdzie było getto albo gdzie kiedyś mieszkali Żydzi. Yy, Oczywiście, można też robić szablony niezwiązane z tym, tylko y, po prostu szablony będące sztuką y, czysto estetyczną, albo szablony mające jakiś inny przekaz. No to jest też bardzo prosta technika, bo to się wycina, jest to wielorazowe, można to szybko odbić, pójść dalej i zrobić tego na mieście dużo. No, jest to nielegalne, więc trzeba wybierać takie miejsca, w których. Faktycznie mamy świadomość, że to nikomu nie zaszkodzi, że to nie jest, nie wiem, na budynku zabytkowym, czy na cmentarzu, czy na kościele, czy na czymś samochodzie, czy na czymś, co jest świeżo odnowione. Pewnie, no, według prawa w ogóle się tego nie powinno robić. Natomiast no ja uważam, że na takich miejscach, które i tak już są pomazane albo opuszczone, to, to nie jest jakiś taki straszny grzech. Plakaty. No i to jest też coś, co można namalować albo stworzyć w Photoshopie, wydrukować wiele razy i rozkleić po mieście. Plakaty są prawie w ogóle nieinwazyjne, no bo to jest coś, co zawsze jednak można zedrzeć, zamalować. I też tutaj widzimy różne tematyczne plakaty, pastapy. Pastapy, czyli coś, co się nakleja. No. Tu mam jeszcze banery i to jest z Płocka. To jest jakaś grupa aktywistów właśnie. No nie jest to pięknie wykonane, nie jest to sztuka. Natomiast jest to jakiś używany baner z recyklingu, na którym ktoś napisał to, co chciał ludziom przekazać i wywiesił. No i myślę, że to, to już w ogóle nie jest nielegalne, bo to jest przypięte na trytytki, to niczego nie, nie niszczy. I też jak się komuś nie podoba, to może to łatwo odciąć i zdjąć. Eee, I co my tu jeszcze mamy? Kafelki, a no kafelki to już jest coś trudniejszego. Natomiast no, kafelki są łatwe do zdobycia, bo można je po prostu pobrać gdzieś tam z resztek ze sklepu z ceramiką łazienkową, albo jak zostaną po remoncie, można na nich namalować i napisać to, to, co się chce. No i przykleić je za, za pomocą takiego kleju mamut. One wyglądają bardzo efektownie, są zazwyczaj czymś małym, co trzeba dobrze wypatrzeć. No, i są według mnie bardzo atrakcyjne. Ja jeszcze nie robiłam czegoś takiego, ale może się zdarzyć, że, że jeszcze coś takiego powstanie z moich rąk też. I Happening. Aha, no tak, Happening też jest sztuką ulicy. Natomiast tutaj tak jakby no, to było z innego, z innego wykładu, więc tym się nie będziemy zajmować. No i dobra, dalej mamy. Przejście do tego, jaki projekt street artowy można zorganizować nie wiem, w szkole lub w instytucji kultury? Bo tak, oczywiście, no, pierwsze, co tam nam przychodzi do głowy, no, to jest stworzenie muralu, pomalowanie jakiejś ściany w szkole, czy na podwórku, czy na boisku, czy nie wiem, na przykład ściany, które jest gdzieś w pobliżu. Naszego miejsca, szkoły, czy domu kultury, czy świetlicy, a na przykład, nie wiem, jest goła ściana, albo jest ściana, na której są jakieś wulgaryzmy, albo jest ściana, na której są, nie wiem, znaki swastyki, krzyże celtyckie i jakieś napisy promujące nienawiść. No i niedobrze się robi, jak się na to w ogóle patrzy codziennie. No i chcemy na przykład taką ścianę razem z młodzieżą jakoś zagospodarować i przemalować. No i wtedy mm, powstaje. Mm, może powstać mural, ale nie tylko. Jeśli chcemy zrobić coś streetartowego w ramach projektu młodzieżowego, nie musi to być koniecznie malowanie. Może to być film prezentujący sztukę ulicy w naszym mieście, w naszej dzielnicy, albo prezentujący sylwetkę osoby, która to tworzy, albo prezentujący... Sylwetkę osoby, która nienawidzi Street Artu i z tym walczy, nienawidzi graffiti i się spełnia w tym, że pisze donosy na przykład. Też o takiej osobie można zrobić film. Można zrobić grę miejską, na przykład o, o Street arcie, czyli wybrać parę miejsc w mieście, gdzie czy tam w dzielnicy, gdzie są, nie wiem, gdzie są murale, gdzie są wlepki, gdzie dzieje się coś ciekawego, albo gdzie jest może jakiś brzydki napis też. I na przykład stworzyć mapkę, wymyślić do niej zadania, które ludzie mają wykonywać i taka gra miejska nawet może się odbywać zdalnie bez, bez tak jakby aktorów biorących w niej udział. Na tych stanowiskach taką grę można po prostu wymyślić, właśnie w formie mapy do pobrania z internetu, gdzie ludzie sobie otwierają daną stronę i chodzą po kolejnych miejscach, i na przykład muszą coś tam znaleźć, albo w kolejnych miejscach są ukryte wskazówki, jak dojść do kolejnego miejsca. I nie wiem, zbierają zdjęcia z tych miejsc, albo yy, nie wiem, muszą sami. Yy, nie wiem, coś tam dorysować albo dokleić. No, jest bardzo dużo możliwości. Natomiast też jest to projekt street artowy nadal. Gra miejska o sztuce ulicy. Hmm, cykl spotkań z twórcami. Hmm, jeśli faktycznie żyjemy w mieście lub w regionie, w którym jest trochę ludzi robiących street art i są to ludzie, którzy się z tym nie, nie ukrywają. Hmm, to można właśnie zorganizować takie z nimi spotkania, na których opowiedzą o swoich technikach, o swojej motywacji. I też z tego można później, nie wiem, zrobić jakiegoś bloga, czy prowadzić o tym Instagram, czy, czy na przykład zrobić też z tego na koniec filmik. Można to połączyć, te różne rzeczy. Tutaj na dole blog Insta. no To jest coś, co najczęściej ludzie robią, czyli znaczy oprócz oczywiście malowania, czyli robienie zdjęć różnym rzeczom, które widzimy na ulicy i publikowanie ich Właśnie najczęściej na Instagramie. Chociaż widzę, że są też blogi. Ostatnio będąc we Wrocławiu, trafiłam na bloga pewnej rodzinki bardzo wesołej, która właśnie zwiedza street art na świecie i był super bardzo fajnie był street artowy Wrocław przedstawiony. I muszę przyznać, że, że szukając legalnych miejsc do malowania we Wrocławiu, gdzie mogłabym sobie pójść w dzień i zrobić jakoś pracę, no to właśnie mm, trudno mi było znaleźć te informacje i z bloga tej rodziny się dowiedziałam, gdzie można malować, więc y, fajnie, super misja. Bardzo się z tego ucieszyłam. E, no y, Też te mm, blogi mogą być, y, blog o streetarcie czy Instagram o streetarcie nie musi być tylko o naszym mieście, bo jeśli dzieciaki, młodzież y, Złapią, złapią zajawkę, yy, zrobią coś o swoim mieście, to możliwe, że dalej będą z tym jechać w świat, że na przykład pojadą z rodzicami na wakacje i tam będą robić zdjęcia street artu i wrzucać na ten Instagram. I to, to w ogóle by było mm, super, jakby tak się dalej potoczyły losy. Mi jest najbardziej smutno, jak właśnie projekty są tak zrobione. O, tylko do czasu trwania projektu, i tak żeby już, o, żeby go skończyć, i że jak nie ma to kontynuacji, bo wtedy jest mi smutno, że jakby nikt nie złapał zajawki takiej, żeby to kontynuować. A jak ktoś złapie zajawkę i nawet jedna osoba robi dalej to, czego się nauczyła w projekcie, nawet jak jest to nauczyciel, to ja jestem bardzo szczęśliwa i uważam, że to wtedy ma sens. No i ostatnia rzecz wystawa fotografii. To jest taka rzecz, którą też można. Można zrobić a propos sztuki ulicy w swoim mieście czy na wiosce. Kiedy robimy projekt street artowy z młodzieżą. No to chyba jak przy każdym w ogóle projekcie, trzeba sobie zadać kilka ważnych pytań. Czyli co będziemy robić, dla kogo wyobrazić sobie tą grupę docelową, do której chcemy dotrzeć. Cel, czyli. Co my chcemy przekazać tym ludziom, co my chcieli, chcemy, żeby oni sobie z tego wzięli, ale też taki cel wewnętrzny, czego my się chcemy nauczyć i co my dla siebie chcemy w tym projekcie osiągnąć, bo to jest też ważne. Kiedy? No to trzeba oszacować właśnie e, dobrze czas. Ja na przykład teraz się właśnie wkopałam, już to już któryś raz co roku mi się to chyba zdarza. Robienie muralu zimą, z młodzieżą. Już jestem tym zestresowana, że ktoś się przeziębi, że ktoś się przemoczy albo że pogoda nam pokrzyżuje plany, więc jeśli malowanie, to Raczej w ciepłych miesiącach. <grych> a jeśli mamy zimę, a chcemy zrobić projekt, no to właśnie może bardziej idźmy w stronę zdjęć, czy wystawy, czy spotkań z artystami, czy kręcenia filmu. No i z kim? No bo też. Yy... Tak jakby warto, warto sobie zrobić taki przegląd w mieście czy w okolicy, kto się zajmuje takim tematem, kto mógłby być naszym ekspertem, kto mógłby nam w tym pomóc, kto mógłby pomóc w promocji. Nie musimy wszystkiego robić razem, wręcz projekt myślę, że jest ciekawszy i bardziej atrakcyjny dla młodzieży, kiedy oni mogą poznać kogoś z wnętrza tej kultury. Kogoś, kto. Kto im po prostu pokaże część swojego życia, część swojego świata i się tym podzieli. No i tu są jeszcze takie pytania dodatkowe. Jak już wiemy to, to trzeba się zapytać siebie co potrafię zrobić sam? Trzeba zapytać młodzieży. Jakie wy macie zajawki, co potraficie zrobić, kto z was lubi robić zdjęcia, kto ma aparat, kto maluje, kto nie wiem, zna na przykład kogoś malującego. I zebrać taką, taką wiedzę, takie informacje i z nich później korzystać. No, i y, tutaj też warto do, y, sobie pomyśleć, y, do czego będziemy potrzebować tego y, eksperta lub ekspertki. Y, czy właśnie, y, czy, czy na przykład umiemy sami y, coś tam namalować, umiemy sami zaprojektować mural, więc to robimy my, ale może przyda nam się ekspert od Instagrama albo przyda nam się ekspert od y, marketingu. Albo przyda nam się ekspert filmowiec. A jeśli nie umiemy sami pomalować, no to właśnie, kto, kto mógłby nam w tym pomóc? Też warto nawet pisać do osób, które się wydają, nie wiem, daleko, niedostępne i tak dalej, bo może się okazać, że są całkiem sympatyczne i, i chętne do współpracy. Tak nawet dla, dla idei. Ja na przykład Wczoraj do mnie napisał jakiś nastolatek ze Świdnicy, czy mu sprzedam moje naklejki. No mówię, naklejki są za darmo wlepki są zawsze za friko i po prostu wysłałam je w kopercie i się okazało, że dzieciak zbiera po prostu naklejki od różnych artystów. I w ogóle się nie boi tego, że tam pisze do kogoś dwa, nie wiem, 20 lat od niego, starszego, kto ma mnóstwo tych followersów na Instagramie i już jest super popularny I ci ludzie tak czy inaczej mu to przysyłają. Więc warto próbować kontaktu z. Z artystami, nawet jak oni się wydają, coś odlegli czy nieosiągalni, bo często to są po prostu bardzo y, spoko osoby, które chętnie pomogą i podzielą się kontaktem, nawet jak sami nie będą tam mogli y, przyjechać. E, Okej. Okay. A tu miałam jeszcze jeden slajd. O. No i tu jeszcze, mm, już będziemy. Niedługo kończyć. E, przynajmniej tą e, część, w której ja klepię cały czas. E, I e, tak sobie pomyślałam, jak e, podzielić się e, zadaniami w takim, i rolami w takim projekcie street artowym. Ogólnie. Y, Myślę, że jest to dosyć uniwersalne, jeśli chodzi o realizację projektów, i też nie zdziwię się, jeśli większość z Was już to wie, czy myśli w podobny sposób i już to praktykuje, no bo spodziewam się, że tutaj uczestnikami są głównie ludzie, którzy już robią projekty z młodzieżą. Według mnie takim dobrym podziałem zadań jest danie, jakby naj najwięcej przestrzeni y, młodzieży y, w kontekście tego, co będziemy robić. To jest ważne, żeby to było jakoś tam oparte jednak o to, co, co ich interesuje, co oni dostrzegają y, i co oni potrafią, czyli żeby to było y, no, oparte o ich zajawki i ich talenty. Młodzież powinna robić rzeczy, robić rzeczy w tym projekcie, to znaczy y, malować. Projektować, robić te zdjęcia, prowadzić ten Instagram. Uważam, że w ogóle powinni robić jak, jak najwięcej i ten cały wkład po prostu powinien od nich pochodzić, żeby to było autentyczne i żeby to było też coś, z czym oni się utożsamiają. Też młodzież yy, m, powinna się zajmować pro, promocją tego projektu, bo. Jeśli oni faktycznie robią coś, z czego są dumni, no to ta promocja im wyjdzie naturalnie. Po prostu się będą tym e, chwalić e, na swoich mediach społecznościowych e, i na pewno znajdą sobie jakieś kreatywne sposoby na tym, że, na to, żeby jak najwięcej osób się e, dowiedziało o ich działalności. E, no, często jest też jednak tak, że oni się trochę wstydzą i na przykład jak. E, do mnie do nas do stacji praga przychodziły y, dzieciaki takie nastoletnie y, na te warsztaty street artowe. No ja się właśnie dziwiłam że oni nie udostępniają tego na instagramie i ten ale po, zapytałam właśnie jedną dziewczynkę czemu że przecież świetne to namalowałaś wszyscy tutaj ci mówią że to jest super no ale ona właśnie akurat powiedziała, że, że nie chce tego pokazywać u siebie, bo ona się w ogóle mierzy z ogromnym hejtem na Instagramie i że e, boi się, że ludzie jej to też obrzydzą, że po prostu dostanie jakieś hejterskie komentarze i, i zostanie jej to obrzydzone. Strasznie mi się przykro zrobiło i współczułam jej, że tak, no mam nadzieję, że... że... Kiedyś będzie chciała promować jednak swoją twórczość i pokazywać się od tej strony, no bo to jest super cenne i świetnie jej idzie. Natomiast no, często jest też tak, że właśnie jak młodzież nie chce, to znaczy, że, że y, może nie być tak, że oni się wstydzą tego projektu, czy im nie zależy, tylko właśnie, że nie chcą tego na swoim własnym profilu promować, bo właśnie boją się jakiegoś hejtu, boją się wyśmiewania i że to, co oni uważają za fajne, y, Wcale nie musi być uznane za fajne przez ich kolegów i no, boją się, że ktoś im to obrzydzi. Natomiast no, warto z nimi opracować jakąś strategię promocji i zapytać ich, jak oni by to chcieli promować i komu by to chcieli pokazać, i czy w ogóle im zależy, żeby to dużo ludzi zobaczyło, bo, bo może wcale, wcale też nie musi tak być. <laughs> no i też młodzież powinna być to, tą jakby częścią grupy, która daje pomysły, która, od której to wychodzi. Co powinien opiekun lub opiekunka według mnie no, ogarniać formalności. Chociaż też spotkałam się z tym, że w niektórych grupach projektowych y, są osoby, y, które bardzo chcą na przykład pójść do Urzędu Miasta na zebranie y, i złożyć projekt, albo y, nie wiem, pójść y, gdzieś tam, załatwić sponsora i to też warto im wtedy tak odstąpić i, i, i po prostu im towarzyszyć w tym, jeśli sami się rwą do takich rzeczy. No natomiast no, zazwyczaj te, te takie rzeczy nudniejsze, no to przy, przypadają osobie dorosłej, która się opiekuje projektem. Na przykład, właśnie, pilnowanie porządku, czyli tego, żeby się odbywały spotkania, żeby ustalać daty, żeby pilnować zasad i punktualności. Oczywiście, młodzież też. Powinna pilnować tych zasad? Prowadzę spotkanie cicho. <laughs> e, no, ale no, no, tak, taka jest rola tego nauczyciela czy nauczycielki, czy opiekuna. Pomagać się dogadać w sytuacjach konfliktowych, które zawsze przy projekcie się zdarzają. No i też super jest, jeśli młodzież sama sobie znajdzie eksperta i się z nim skontaktuje. Natomiast no to jest też taka działka, którą zwykle się zajmuje opiekun, czyli Umawia tych ludzi, którzy mają przyjechać na spotkanie, yy, czy tam, nie wiem, szuka yy, o, nie wiem instytucji, która udostępni ścianę i tak dalej. Znaczy, idealnie jest, kiedy młodzież też to potrafi, natomiast no, zwykle te nudniejsze rzeczy są, są dla nas. Yy, no i pewnie jest tu jeszcze sporo innych rzeczy, o których akurat nie pomyślałam. Yy, jest też Poro rzeczy, o których pomyślałam, ale nie powiedziałam ich, bo już są trochę według mnie poza y, tematem dzisiejszym. Y, ja na razie mam tyle do przekazania, natomiast myślę, że, że mamy parę minut, y, osiem, i że można zadać teraz na czacie jakieś pytanie, na które ja y, odpowiem, jeśli będę potrafiła. Oglądam sobie czat. Patrzę. Poproszę, poproszę. Ok. Widzę, że tutaj yy, I want copy. Yy, yy. Ja też y, mogę wysłać tą prezentację i yy, jakoś udostępnić. Myślę, jak yy, trochę ją uzupełnię właśnie o te slajdy z drugiej prezentacji. To myślę, że. Yy, jeśli tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej się zgodzi, to, to możemy ją gdzieś wstawić do, do pobrania. Jednak w prawie wszystkich rzeczach, które robię, to się staram, żeby one były dostępne dla innych ludzi, żeby ludzie mogli z nich korzystać. No. no a jeśli nie będzie pytań, to, to po prostu bardzo serdecznie Państwu podziękuję. No i, i będziemy kończyć. E, czy gdzieś można się z panią skontaktować? Dobra, to ja teraz na czacie napiszę, bo tak. Do mnie można pisać na Instagramie, jeżeli ktoś tego używa, to Instagram e, mój to jest e, małpa miss podkreśnik Dorys. Albo można do mnie napisać mail na imię i nazwisko Dorota. Ciesnik, małpa, gmail.com. O. E, 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 no. <noise> tam na Instagramie, proszę się nie przestraszyć, tam czasami są właśnie jakieś rzeczy z malowania, i czasami moi znajomi przeklinają na filmikach, bo ja to oczywiście nie. <noise> a, no, a jeśli tak. Hmm dalej z odległości, no to yy, w sensie, no jeśli nie używacie Instagrama, no to wtedy mail. I ja też zawsze yy, odpisuję. Ktoś napisał. Aha. O, dziękuję bardzo. <laughs> Za miłe komentarze. Tak, ja muszę przyznać, że właśnie bardzo się cieszę, że ten temat tak porusza nauczycieli, nauczycielki i wychowawców, bo już nawet po pierwszym spotkaniu projektowym w Centrum Edukacji Obywatelskiej też już dwie współprace się nawiązały. Będziemy robić mural i warsztaty w ośrodku wychowawczym. Teraz no, zobaczymy, jeśli przyjdzie na to kasa. Ale myślę, że coś wymyślimy. A już y, też y, jakaś grupa wybiera się do nas do stacji Praga na wycieczkę. Także też bardzo zachęcam do, do wszelkiego kontaktu. Na pewno coś wymyślimy razem. I bardzo dziękuję za te miłe informacje zwrotne, które tutaj teraz czytam. Mam nowy komputer, jeszcze nie umiem robić screenshotów, abym sobie porobiła, żeby, żeby mieć na trudne chwile i sobie przeczytać wtedy. Dziękujemy bardzo za te pozytywne słowa, ale nie ma wśród nich pytań. No nie ma pytań. Ale to podejrzewam, że już będą na priv po prostu, y, jak sobie ludzie przemyślą, co tam chcą i napiszą. Y, ja też przepraszam, jeśli od razu nie odpisuję, tylko czasem po dwóch dniach, ale ja strasznie dużo teraz robię do końca roku projektów i po prostu nie, nie zawsze mogę od razu odpisać. Ale na pewno każdemu każdy będzie zaopiekowany. Zachęcamy do, do kontaktu i zapraszam na kolejny webinar naszego cyklu. Spotkamy się w sezonie tuż przed świątecznym 21 grudnia. Spotkamy się z Panią Janą Klimczak z Technikum nr 4 w Bytomiu, która opowie nam trochę o Tematyce filmowej, o tym jak wpływ może pozytywnie wpłynąć na rozwój dzieci i młodzieży. Pani Anna od lat prowadzi działanie filmowe, więc będzie miała na pewno ciekawe tutaj doświadczenia i obiecała mi, że ponieważ jest sezon przedświąteczny, będą tylko optymistyczne wnioski i dające dużo pokrzepienia informacje, tu wrzucam na czat link, można się od razu zarejestrować za pamięci i już. Jest, widzę, jeszcze pytanie. Pytanie właśnie, jak załatwić pozwolenie na ścianę no trzeba znaleźć właściciela tej ściany. I jeśli to jest szkoła, no to po prostu i szkoła nie jest zabytkiem, no to zazwyczaj po prostu to jest kwestia dogadania się z dyrekcją. Jest dużo budynków prywatnych, typu właśnie jakieś budy z warzywami, czy nie wiem, no jakieś takie, takie budyneczki stojące na osiedlach, no to wtedy też łatwo jest znaleźć właściciela i, i jego po prostu poprosić. Czasem ludzie nawet nie chcą projektu. No najtrudniej jest z jakimiś takimi budynkami Miejskimi, no bo wtedy trzeba się zgłosić do zgn zakład gospodarowania nieruchomościami, i oni tam pokierują dalej. No, trzeba się przygotować na to, że trzeba będzie przygotować projekt na tą ścianę, y, czyli taką wizualizację. No i trzeba się wtedy będzie zgłosić y, do y, architekta miasta, żeby zapytać, czy to pasuje i czy on to akceptuje. No jeśli budynek jest zabytkiem gdzieś tam w ewidencji, y, no to wtedy do konserwatora jeszcze trzeba to wysłać no i e, ostatecznie ten ZGN wtedy wyraża zgodę lub nie wyraża no trzeba liczyć z trzy miesiące na coś takiego. Natomiast jeśli no nie wiem jest to blok, który po prostu jest blokiem i tylko podlega pod administrację, no to wtedy ta e, droga jest krótsza. No bo idzie się do tej administracji. No polecam jakieś śmietniki czy budki takie z prądem, yy, bo to jest jakoś tak najłatwiej yy, załatwić. I, no i też myślę, że im mniejsze miasto i dzielnica, to, to też jest to prostsze, ponieważ zawsze tam ktoś znajomy pracuje i na mniejszą skalę. <grym> Twoje prace na Szarym Śląsku. Ja bardzo chętnie na, na Śląsk na pewno się jeszcze wybiorę. Mam nadzieję, że tam coś będę mogła takiego większego, ładnego namalować. Bardzo lubię tą część Polski też. Do Szczecina? O koniecznie! W Szczecinie też jest też jest teraz galeria street artu. Nie pamiętam jak się nazywa, ale tam można tam bardzo fajne prace można też zobaczyć. No Jak sobie przypomnę, to dołożę może do prezentacji. A, pod trasą zamkową. No, właśnie są filary, ale też jest takie miejsce, w którym można zobaczyć wystawy. A nie pamiętam, jak to się nazywa. No, na ten śląsk. No, to akurat zrobimy turdę Poland, jak będzie cieplej. No dobrze, chyba jest już w pół do... Jest to, wybiła godzina. Masz, Dorota, <gry> widzę wiele zaproszeń, więc myślę, że kalendarz już się wypełni na przyszły rok. Ja Państwu bardzo dziękuję za, za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. I...